Sonia? Teraz bawię się z Sonią piłeczką, za którą Maja też biegnie. Gdzie Sonia zanosisz? Patrzcie, jak dziewczyny razem fajnie się bawią. Rzucam im piłkę, obydwie lecą, potem sobie zabierają. Wchodzę na chwilę do sadu, bo chcę coś pokazać. Maja tu widzę, że idzie ze mną. Muszę odblokować. I teraz idziemy tędy, bo często chodziliśmy tam w doły, tam na pagórki. Idziemy tu w stronę lasu, bo jakiś tutaj zwierzak żyje u nas w sadzie i nie jestem pewna, czy to lis, czy to dzik. Mówiłam wam już chyba, że jakiś zwierzak w naszym ogrodzeniu dokopał się i przeszedł sobie widocznie w nocy. I mówiłam, że to lis, ale tak naprawdę ja nie widziałam tego zwierzaka, tylko tak myśleliśmy, że pewnie lis. Ale teraz w sumie nie wiem, bo ostatnio zauważyliśmy takie ślady, jakby leżysko to się nazywa. Widzicie, taka ziemia, gdzie widać, że to jakieś zwierzę leżało. Ale w sumie nie wiemy jakie, czy... I dlatego wam o tym mówię. Bo może ktoś z was bardziej się orientuje i możecie się domyślać na przykład, jaki tutaj zwierzak jakiś leśny może sobie mieszkać tu pod naszym domem, bo wam pokażę. Ja tu odeszłam tylko trochę, a tutaj już widać nasz domek i ogrodzenie, więc to jest zaraz przy naszym domku. Jakiś zwierzak ma leżysko, więc jeżeli wiecie, to możecie pisać, czy myślicie, że to jest dziki lis, czy może coś innego. I tutaj chyba przy domku naszym właśnie jakiś zwierzak sobie mieszka albo, nie wiem, podchodzi tutaj. Nie wiem, leży czy po prostu czegoś szuka. W ogóle jakbym tak szła sadem, no to mogę wam w sumie, jak już tutaj jestem, to pokazać. Tu mój dziki zwierzak leci. No a jeszcze mieliśmy też taką sytuację, że Maja była normalnie tutaj w domku i zaczęła szczekać na coś za ogrodzeniem, nic nie widzieliśmy, a ona sobie szczekała i potem przestała. Więc nie wiem, czy coś, jakieś zwierzę podchodziło gdzieś tu, czy czuła zapach, czy może po prostu jej się wydawało, nie wiem. Bo pieski tutaj sąsiada nie mogły podchodzić, bo one są tam w ogrodzeniu, są zamknięte i po podwórku sobie chodzą, nie chodzą tutaj po polach. Będę teraz tutaj schodzić. Tu gdzie Maja mnie prowadzi w sumie. Chodzimy tutaj po sadzie, ale wydaje mi się, że raczej tak jak w dzień poszłyśmy, to jest w miarę bezpiecznie, no bo chyba jakby tu jakieś zwierzę było, to
w dzień by się bało ludzi, a mogłoby się, a może wieczorem wychodzi. Jeszcze wam pokażę, bo są takie różne dziury. Ale też słabo to widać przez to, że nagrywam telefonem. Ale poszukamy, czy jeszcze jakieś leżysko tu jest, albo może jama. To wam też pokażę, jak coś znajdę. Są takie... Co tam jest ładne? A, paproć. Są też takie dziury, ale no to są dziury chyba raczej od wody, od korzeni drzew. Jeszcze tam paproć wam pokażę ładną. To sobie rośnie. O, i z tej perspektywy wam pokażę, jak ja tędy szłam. Widzicie tam chyba kawałek dachu domku. W sumie nie wiem, czy widać, bo światło świeci. No ale stamtąd po prostu. A tu są takie krzaczory już wysokie. Co przejść za bardzo się nie da, ale postaram się przejść tamtędy. Tu jeszcze są różne takie zakamarki, jak to w lesie. Większa od ciebie pokrzyw. No pamiętam, jak byłam mała. Ale w ogóle tutaj, jak przecież byłyśmy, to nie było tak, że ten las się łączył. Były jakby dwa lasy, że tu się był sad po tej stronie, a po tej stronie tam dalej był lasek, a tu była zwyczajnie polana, gdzie można było sobie chodzić na polanie. Jeszcze pamiętam, jak my się tu bawiły. Pamiętasz, lalki mnie tu przynosiły? A teraz zrobiły się jeden las, jakby ciągłość jego. Co Maja, boisz się czegoś? No i krzaki są naprawdę olbrzymie. No, stamtąd wyszłam. Soni tu już nawet tutaj, nawet jak chce iść, to jej nie chcemy wziąć, no bo są takie krzaczory, że ona by tu nie mogła się przedostać. Zobaczcie, Maja w ogóle się zatopiła w tym. Zobacz, jest po szyję to wszystko. A ile tu komarów, no nie? No, jestem ubrana, to nie ma jego gry bardzo. No, niby jestem ubrana. I pani, to jest moja ładna, nie droga. A teraz? No. Tylko, żebyś tam przejść w ogóle dało. To był taki wąwóz tam. To był taki wąwóz. A teraz jest takie jakby... No ja idę, chodź. Jeszcze tu wam pokażę. A tu, no, tu tak, tu było normalne przejście. Tu były jarzyny, górki, nie było w ogóle drzew. A teraz są wszędzie drzewa. Bo tam jest drugi las zaraz, ale one się już połączyły, więc jest całość po prostu. Mnie już popabrzyły te pokrzywy. Tutaj w takich krzakach musimy chodzić. O, zobaczcie, trochę telefon wypadł. Tu całe krzaki, tu, no i tu nic dziwnego, że mogą sobie żyć różne zwierzaki leśne, więc to nie jest nawet dziwne. Ale tamten, oprócz tego, że być może sobie tutaj żyje, to podchodzi pod dom. No bo wykopał nam w ogrodzeniu dziurę, znaczy podkopał się pod ogrodzenie i jest szczelina, musieliśmy zostawić. Więc nawet tutaj do domku chce się dostać. Tu dopiero się poparzę. Może ją przenieść? Muszę. Może ją parzy to? Żeby na ostro. Tu jakiś grzyb rośnie. Bo w sumie jesteśmy w lesie, więc grzyby rosną. Maja. Maja, chodź tu, nie chodź tam. Też nie wiadomo w sumie, co tutaj żyje. Bo zobaczcie, ile tutaj jest drzewa. Korzeni wszystkiego. I tutaj... I tu też jest droga. I tą drogą obeszliśmy naokoło i będziemy mogły wrócić do domku. No. Są jakieś drzewa zwalone. A Maję tam interesuje, co w tych dużych krzakach jest. Może tam ten zwierzak jakiś siedzi? Chodź Majeczka, idziemy. Chodź. Że ona się tak interesuje.
No ale oprócz tego leżyska nie znalazłyśmy nic w sumie takiego ciekawego. No i tu znowu wyszłyśmy prawie, znaczy nie w to samo miejsce, bo schodziłyśmy tamtędy, co widzicie. I tam idziemy do góry i już będziemy zaraz w dalszym domku. I zobaczcie, już dochodzę do domu. A tu zostawiliśmy płotkiem tą szczelinę, gdzie ten zwierzak się podkopał nam. Bo nie wiem, czegoś tu u nas szukał. Może był głodny. I tu jest zostawione, żeby nie było już tej dziury. Bo żeby Zuzia na przykład nie wyszła tędy. A tu Zuzia sobie chodzi.